Nagrywa? Dzień dobry bardzo. Właściwie znowu dobry wieczór i witam was znowu w tej samej scenerii, bo dzisiaj znowu byłam w pracy i jestem zmęczona i po pasjonującym jakże meczu Polska-Irlandia Północna wyszłam sobie na podwórko, słońce znowu zachodzi i postanowiłam wam opowiedzieć o książce. Obiecywałam, że o niej opowiem i przeżywałam ją no dosyć długo. Trochę też na nią chorowałam i stwierdziłam, że dlaczego, przepraszam, dlaczego nie opowiedzieć o niej, skoro jest naprawdę fantastyczna, chociaż może wydawać się bardzo hermetyczną książką, ale jak według mnie to tylko pozory. Mam na myśli książkę Simona Sebaga Montefiore, Romanowowie 1613-1918. To solidne tomiszcze. Ja mam z autografem. O, jest widać, tak, mam autograf. To solidne tomiszcze jest biografią, opowiada o ponad 300 latach panowania dynastii Romanowów w Rosji, kiedy to pierwszy car z dynastii Romanowów, a dlaczego z dynastii Romanowów, też się dowiecie, wstąpił na tron po wielkiej smucie. My Polacy też dołożyliśmy tam swoją cegiełkę i dlatego Rosjanie niezbyt nas lubią, zwłaszcza, że próbowaliśmy zwalić tych Romanowów z tronu. Ich panowanie skończyło się wraz z wybuchem rewolucji, do której doprowadziła również kiepska polityka, pierwsza wojna światowa. Czy tych powodów, dla których Romanowowie już nie panują w Rosji, aczkolwiek w dalszym ciągu istnieją i to jest bardzo ciekawe, bo tak jak Habsburgowie lotaryńscy, ci od mojego ulubionego Franciszka Józefa, również trzymają się tych swoich reguł przechodzenia tej sukcesji i oni się w dalszym ciągu tytułują tymi swoimi utraconymi już oczywiście tytułami, między innymi na przykład roszczą sobie prawa do Królestwa Polskiego. Więc Romanowowie w dalszym ciągu istnieją. Dawno nie sprawdzałam, czy zmieniła się aktualna głowa dynastii Romanowów. O ile mnie pamięć nie myli, może mi się znowu pomylić z Habsburgami lotaryńskimi. Taką dużą uroczystością, która zgromadziła tę rodzinę, było przeniesienie zwłok matki ostatniego cara, chociaż to też jest, no, matki ostatniego cara Rosji i pochowanie jej tam, gdzie jej miejsce, czyli tam, gdzie caryc, które panowały, które były żonami carów z dynastii Romanowów. Powiem wam szczerze, że historia Romanowów to jest taki mój konik i moja wielka trauma. Od kilkunastu lat już zbieram sobie książki, czytam, przeżywam to. A co ciekawe, zawsze mam szczerą nadzieję, że na końcu nie zabiją cara Mikołaja, Aleksandry i ich pięciorga dzieci. Niestety w tej książce również ich zabijają. Chodziłam po domu taka osowiała i smutna, a na pytania, co się stało, odpowiadałam, bo zabili cara Mikołaja. Wtedy pytano mnie, czy naprawdę jestem takim niełkiem i dowiedziałam się o tym teraz. Nie wiedziałam o tym wcześniej, ale za każdym razem mam nadzieję, że może jednak. Słuchajcie, ta książka jest... Nie będę wam mówić, ile kosztuje. Znajdźcie ją gdzieś w jakiejś promocji. Troszkę mi... Ma bardzo taki ładny kolor, ale wiadomo, że to nie jest jej główna zaleta. 700 parę stron tekstu. 732. Czyli tyle mamy bitego tekstu. Są wkładki ze zdjęciami. 3-4 jest ich. Tu mamy zdjęcia, bo dotyczy to ostatniego cara Rosji, w związku z tym mamy już wtedy fotografie, a wcześniej były chociażby obrazy, prawda? Przedruki obrazów. Początek, słuchajcie, jest... Ja w ogóle byłam na spotkaniu autorskim z panem Montefiore. Przysłuchiwałam się go, gdy gościł na kanapie literackiej w czasie targów książki. Ma cudowny brytyjski akcent, jest bardzo uroczy. On jest tutaj również na wkładce, ale zajrzyjcie na mojego bloga, bo na żywo i na zdjęciach z targów prezentuje się zdecydowanie lepiej.
On ma też związki z rodziną Romanowów, o czym pisze na początku. Znaczy w ogóle na początku wyjaśnia takie metodologiczne kwestie, jak to jest w pracach naukowych. Ja nie wiem, czy tę książkę można klasyfikować jako pozycję naukową, czy jeżeli byłabym historykiem, pewnie bym wiedziała, czy mogłabym ją cytować w poważnych artykułach. Moim zdaniem jest bardzo kompetentna. Pomimo, że pan Montefiore przyznał się do tego, których carów lubi bardziej, bądź caryce, ja mam niefortunne imię w ogóle i niefortunną figurę, dlatego wszyscy kojarzą mnie. Każdy uważa, że jest jedna postać z historii Rosji, którą ja lubię i ponieważ jestem wielka i mam na imię Katarzyna, powinnam podziwiać i uwielbiać Katarzynę Wielką, ale tak nie jest, ja za nią nie przepadam. Autor ma swoich ulubieńców, ale absolutnie w książce tego nie widać. Znaczy, czytając o tych carach, on naprawdę zachowuje fantastyczny obiektywizm. Porusza się w obrębie faktów, nie jakichś ploteczek, spekulacji, takiej prasy brukowej. To jest bardzo częste, zwłaszcza właśnie w kontekście Romanowów. Oni obrosła dookoła nich taka poducha z plotek i takich naprawdę bulwarowych informacji. Ja do dzisiaj z niesmakiem wspominam lekcje historii dotyczące Katarzyny Wielkiej. Ja ich bardzo lubię. To znaczy nie lubię wszystkich Romanowów. Najbardziej lubię Mikołaja II, chociaż zdaję sobie z tego sprawę, że był beznadziejnym carem i fatalnym politykiem. I jego żona też jako postać, która udzielała się politycznie, doprowadziła Rosję i dynastię do upadku. Ale lubię go jako człowieka i w ogóle uważam, że ta jego i Alicji Heskiej, późniejszej Aleksandry, jest urocza i warta poznania. Jest mi ich naprawdę bardzo szkoda. Albo na przykład Piotr Wielki, który był naprawdę fantastycznym carem i doprowadził Rosję do wielkości, otworzył ją na Europę, tak się mówiło. To no, nie był dobrym człowiekiem. Wydaje mi się, że w ogóle u Romanowów jest tak, że jak ktoś jest dobrym człowiekiem, to jest beznadziejnym politykiem, a z kolei jak jest fantastycznym politykiem, to jest naprawdę zwyrodnialcem. No i moim zdaniem, to znaczy był kiedyś nakręcony film, tak dosyć tandetnie, Rosja, Ziemia Carów, bo historia Romanowów, o czym dowiecie się z tej książki, jest naprawdę materiałem na genialny film. Tam jest tyle dramatów, tyle zdrad, tam każdy na każdego dybie. Są koterie, które przeciągają władzę to w jedną, to w drugą stronę. Pomimo, że to ten car jest tym samodzierżawcą, tak to się mówi, jest tym władcą absolutnym, to jednak wszyscy robią z nim co chcą. Jemu się chyba tylko wydaje, że on rządzi. Tragiczna i bardzo ciekawa historia. To jest 305? Tak, umiem dodawać na tej głowie. 305 lat. Kiedy Romanowowie zasiadali na rosyjskim tronie. Znaczy oczywiście nazwa, określenie Romanowowie jest tak samo umowne jak mówienie, że w 1918 roku w Austrii byli jeszcze Habsburgowie, nie Habsburgowie, lotaryńscy. Od czasów Katarzyny Wielkiej właściwie się tytułuje tą dynastię Dom Romanowów, Dom Holstein-Gottrop-Romanow. Być może mogłam pomylić wymowę, ale to też już nie są czyści Romanowowie, bo Piotr Wielki sobie też poczynał fantastycznie. Wydaje mi się, że inspirował się Iwanem Groźnym. Co jest fajne w tej książce? Fajne jest to, że ona się nie skupia ani na samej historii Rosji, ani na polityce, ani na ich wojnach, ani też na życiu prywatnym, tylko i wyłącznie poszczególnych carów. Autor wykonał coś fantastycznego, bo on to wszystko wypośrodkował. On to tak splótł, że to stworzy harmonijną całość. Jest to naprawdę jedna z najlepszych biografii, jakie kiedykolwiek czytałam. No ale Montefiore ma fantastyczne pióro i jego nie trzeba przedstawiać tym, którzy lubią historyczne książki. O Stalinie też napisał fajną, ja zaczęłam tylko początek, przestałam, bo mi zaczęło go być strasznie szkoda i stwierdziłam, że muszę nabrać dystansu. Ale właśnie przestałam, ale mimo, że się wciągnęłam na samym początku, bo właśnie, moje dygresje,
jak byłam, słuchałam tej kanapy literackiej, wspominano o początku, ja ponieważ przez moje perturbacje związane z PKP nie mogłam tej książki przeczytać w pociągu jadąc do Warszawy, więc początku też nie czytałam, dopiero czytałam go wracając. No i powiem wam, to jest majstersztyk. To, jak Montefiore zrobił początek tej książki, to jest coś po prostu niezwykłego. On pokazuje dzieje pierwszego cara tuż przed objęciem tronu i pokazuje to, co się działo z Aleksym, synem Mikołaja II, tuż przed jego tragicznym zejściem. Pokazuje naprawdę tragiczne analogie. I to jest taka ironia historii. Niektórzy uważają, że to nieprawda, że historia się powtarza, tylko historia inspiruje, ale jak ktoś przeczyta ten rozdział, to nie, ja nie chcę snuć jakichś teorii spiskowych czy czegoś tam, że nie wiem, Romanowie byli przeklęci, więc musieli tak skończyć, ale jest to po prostu fantastyczne. A to się czyta jak genialną powieść. I ta książka jest naprawdę genialna. Nie uważam, że ona jest hermetyczna. Nie uważam, że to jest tylko dla osób, które się interesują historią Rosji i przeczytały już dziesiątki tysięcy woluminów. Bo ja tylu woluminów nie przeczytałam. I autor wyjaśnia podstawowe sprawy. To znaczy we wstępie wyjaśnia podstawowy warsztat, który trzeba mieć, żeby czytać w ogóle o historii Rosji. A więc kwestie atciestwa, kwestie kalendarza. Takie podstawowe kwestie, które umożliwiają nam płynne czytanie, tłumaczy się z pewnych swoich zabiegów. Moim zdaniem jest to potrzebne właśnie, jeżeli ktoś w ogóle, powiedzmy, to jest pierwsza książka, przez którą będziemy mieli kontakt z jakąkolwiek historią Rosji, a jednocześnie to nie nudzi człowieka, który już to wie. I to jest moim zdaniem naprawdę bardzo cenne, to trzeba umieć zrobić. I ta książka nie znudziła mnie jako osoby, która już coś o tych Romanowach czytała, bo czytałam kilka biografii, kilka jakichś tam monografii na temat Rosji, czy o Rosji czytałam w różnych książkach poświęconych czy historii powszechnej, czy historii Polski. Podoba mi się to, bo to było zarzutem, że dlaczego jest tak mało o Polakach. No też mnie to intryguje. Dlaczego jest tak mało Polaków w historii Rosji, prawda? Tak, bardzo jest to dziwne. Wyrzućmy z palmy tą książkę. Jest naprawdę bardzo dobra. I wiecie co, ja bym chciała po prostu włożyć tą książkę wam w ekran. Bierzcie i czytajcie, bo naprawdę jest bardzo warto. Ja na przykład teraz chodzi mi po głowie wykucia takiego dwugłowego orła nad bramą. Ale jeszcze w domu to negocjujemy. Jest naprawdę fantastyczną książką i pokazuje, że historia to nie jest tak nudnych bzdur, którymi katują nas w szkole, żeby nasze życie nie było bajką. Ale to jest coś, co naprawdę warto czytać i poznawać. I chciałabym wam opowiedzieć o każdym z tych carów. Nie tylko o tych, których ja kocham, o tych, za którymi nie przepadam też. Ale po prostu chciałabym, żebyście przeczytali to i poczytali, jak właśnie Montefiore o tym pisze, bo Jezu, no warto, no co wam mogę powiedzieć? Jeżeli sięgnęliście po to, co polecałam w tamtym tygodniu, po ten projekt Rosie, to sięgnijcie tym bardziej po to. Naprawdę, książki historyczne nie są wcale nudne. I uprzedzam od razu wszelkie wątpliwości. Wydawnictwo nie płaci mi, żebym was zachęcała. Ja po prostu chciałabym... Jeśli już nie z tego wydawnictwa, to na przykład Bazylowa i Wieczorkiewicza Historia Rosji będzie świetnym początkiem. Naprawdę czytajcie, jest fajnie. Fajnie jest czytać książki historyczne. I może nie będę już więcej zagadywać, pójdę sobie coś poczytać, meczek oglądnąć. I pozdrawiam was gorąco razem z Romanowami. Trzymajcie się cieplutko i do usłyszenia następnym razem. Nie mam zielonego pojęcia kiedy. Pa, pa, cześć.